tym roku na targach DREMA Stowarzyszenie Polskich Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna obchodzi jubileusz 25-lecia. Historia stowarzyszenia zaczęła się w trudnym okresie po przemianach ustrojowych w Polsce. Wszyscy producenci stanęli przed wyzwaniem, jak zmienić strukturę organizacyjną, jak dostosować produkty do zmieniających się warunków otoczenia. W 1991 roku doszliśmy jako polscy producenci do wniosku, że mimo, że wiele nas różni, ale wiele nas łączy, rozpoczęliśmy cykl spotkań, które zaowocowało formalnym zawiązaniem stowarzyszenia. Stowarzyszenie funkcjonuje do dzisiaj i wspiera polskich producentów w promocji polskiego przemysłu nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym. Rynek krajowy jest rynkiem ogromnym. Branża potrzebuje nowoczesnych technologii, nowoczesnych maszyn. Staramy się jako polscy producenci sprostać tym wyzwaniom. Wyzwaniom, które wyznacza również trend światowy, dlatego że na targach DREMA są liderzy światowi, jeśli chodzi o dostawców technologii, dostawców maszyn i dostawców narzędzi do obróbki drewna. I żeby sprostać tym wyzwaniom, sprostać konkurencji, my też musimy się rozwijać, musimy patrzeć w przyszłość, wdrażać w naszych firmach najnowsze rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Targi DREMA to są najlepszym miejscem do świętowania jubileuszu, dlatego że jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy w rodzinie europejskich producentów, dlatego że stowarzyszenia DROMA jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Maszyn EMABUA, ale jesteśmy wśród licznej rzeszy naszych klientów. To tutaj skupia się na 4 dni serce całej branży i będąc wśród naszych klientów możemy godnie to nasze święto obchodzić i możemy w ten sposób zaprezentować również nowości, które nasi producenci przygotowali na targi DREMA. Od 3 lat targi DREMA wykazują tendencje wzrostowe. Tegoroczne są rekordowe. Prawie 24 tysiące metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, prawie 400 wystawców. Spodziewamy się, że odwiedzi nas prawie 20 tysięcy firm, zarówno tych dużych firm meblarskich, ale małych przedsiębiorstw, również firm rodzinnych zatrudniających do 10 osób, które wieloletnie doświadczenie w produkcji wyrobów z drewna pozwala również dzięki nowszym technologiom, które tutaj nabywają, patrzeć w przyszłość. Targi DREMA to nie tylko sprzedaż technologii, sprzedaż maszyn, to również strefy wiedzy, edukacji, ale również wspaniała, charytatywna akcja w tym roku DREMA Dzieciom i Seniorów. Chcemy, żeby poprzez pokazy technologii również pomóc dzieciom i pomóc seniorom. W ciągu 4 dni targowych wyprodukujemy zestawy mebli dziecięcych, ale również łóżka dla seniorów, które w ostatnim dniu targów przekażemy na potrzeby Caritasu. Mam nadzieję, że to jest również nasza cegiełka do tego, żeby nie tylko myśleć o biznesie, ale również myśleć o tych osobach, które potrzebują.